Jak babochłop coś wyglądasz. No widzisz, ale tak lubię, ale jak grunter swój. Ale tak można wyglądać. Co to jest? Grunter swój, to jest płynność. Jesteś płynnością, tak? Tak. Czyli jesteś ani babą, ani chłopem, tak? Tak, no znaczy jestem jednym i drugim i trzecim i czwartym i wszystko co jest. Aha, czyli tak naprawdę sama nie wiesz co jesteś. Dokładnie. Okej. Okay. Jestem wszystkim i niczym. Jestem wszystkim i niczym. Raz się czuję facetem, raz się czuję kobietą, raz się czuję niczym. Tak. Żartujesz. Jak ćwiczę na przykład, to tak. To od czego to zależy? Od zmiany nastroju, czy jak się akurat leży, nie, czy tak jak? Się urodziłam, zawsze tak miałam, tylko nie wiedziałam jak się to nazywa i czy taka mogę być i w ogóle. Żyjemy w XXI wieku. No to teraz. I w nowoczesnej Europie wydaje mi się, że możesz być czym chcesz. Właśnie, w nowoczesnej Europie, ale kiedyś jeszcze Polska nie była taka nowoczesna i dalej jeszcze nie jest. W Niemcach już to, no trochę idzie ten postęp, ale jeszcze nam daleko do równouprawnień i do tolerancji. Jeszcze mamy bardzo zaniki tolerancji. Brak w Polsce, tak. No, bardzo mocno. Właśnie czemu nazywają kogoś, to jest inny zaraz babochłop. Wystarczy, że tylko się trochę różnisz, już jesteś dziwadło, już się obrażają, już jesteś, nie wiem, no, obiekt śmierci. Jak to ludzie. No ale to jest chore, sorry. No dobre. Ale to jest frajda jechać. Wydaje mi się, że to ludzie robią tylko takie, co mają sami problem ze sobą i ten, bo nikt normalny, nikt poukładany nie będzie się z takich osób naśpiewał. To widocznie w Polsce jest bardzo dużo takich. No tak. Miałem to jest frajda jechać. Miałam długie włosy, przeszkadzały mi już, znowu skróciłam, no bo faceci się i tak jak się nie odzywają, tak się nie odzywali. Różnicy nie widzę, więc po co się mam męczyć? Ja akurat zaleniwa jestem na... Mi jest wygodniej w krótkich włosach. Patrz na znaki, patrz trochę na znaki i już musimy hamować. Już hamuj lepiej. I tutaj trzeba mocno naciść na hamulec, żeby on zahamował. Teraz daję migacz, nie pa zapomnieć go połączyć. Dwójka. Jedzie. I znowu teraz wiem. Normalnie to się wyłączają migacze, a tutaj nie. To jest rosyjska technika. No i normalnie. Teraz za chwilę tam będziemy skręcać. Chyba, że do sklepu po drodze jedziemy. Ale zaś później na bramce mi się nie chce. A po co? No dobra, to nie. Tam mamy sklep. No ja to w sumie jedź, normalnie przejdź, jeśli się przejdź. No, zwiększa się dobra. Nie, bo tam jakieś tiry narobiły, te dziury takie. Ja ci powiem kiedy. Teraz nie. Jeszcze nie teraz. Ta druga. Za rzeczką. Tu masz taką rzeczkę, a za tą rzeczką zaraz. Tu jest znak. Ja i tu skręcasz, tu. Hamuj już. Wybierał.